Hej wszystkim z tej strony Soła, to są pytania i pytania. W zeszłym tygodniu zadaliście mi sporo nowych pytań, bo też ładnie Wam odpowiadałem w parku i pomyślałem, że kontynuując tą taką tradycję, może inaczej nie kontynuując, tylko rozpoczynając taką tradycję robienia materiałów na zewnątrz, zrobię jeden z mojego dachu. I tak to jest właśnie mój dach w kamienicy. I teraz będę Wam czytał pytania, tylko trochę mi drukarka nie działała i są tak średnio wydrukowane, więc mogę mieć problemy. Ale zaczynamy. Pierwsze pytanie od użytkownika Mr. Finor. Czy dodajesz widzów do znajomych na platformie Steam? Dodaję widzów do znajomych na platformie Steam. Dodawałem na platformie Battlelog i Originie, ale niestety te wszystkie platformy mają ograniczenia liczbowe i nie mogę już Was dodawać jako znajomych, więc porobiłem... jak to się nazywa? No, drużyny. Znaczy w Steamie zrobiłem grupę, w Battlefieldzie zrobiłem drużynę i do tych drużyn, do tej grupy możecie się dodawać. Grupa nazywa się Soushibo, tak jak mój nick ze spacją, a drużyna na Battlelogu nazywa się Kucyki Soupony. I teraz już mam, jedna już jest pełna, a druga ma numer 2 i się dopiero powoli zapełnia. Dobra, kolejne pytanie. Grałeś w Star Siege Tribes, starszą wersję Tribes Ascent? I zapytał mnie się użytkownik Confileus. To pytanie i nie grałem w żadną starszą serię, znaczy tą wersję Tribes, żadną wcześniejszą nie grałem. Nie wiem, jakoś w życiu o tej grze wcześniej nie słyszałem, ta część jest teraz niezła. Ta poprzednia, tak jak na nią patrzę, ale ona pewnie zmodowana cała i tak dalej, to mi takiego Quake'a przypomina już bardziej e-sportowego i no to by mi się nie spodobało. A tutaj w tym Tribesie jest całkiem przyjemnie, nawet dla takich casuali jak ja. Dobra, kolejne pytanie od Mrs. MS Patty Boy. Ile zajmuje Ci praca tworzenia jednego filmiku z na przykład Battlefield 3? No to różnie. Zazwyczaj wygląda to tak. Siadam sobie wieczorem, odpalam Battlefielda, włączam grę i zaczynam nagrywać od razu. I tyle, ile pogram, załóżmy te 15, 20 minut, 30, zatrzymuję nagrywanie, wychodzę z gry, biorę, zaczynam te pliki obrabiać i tak dalej i po około... No, 15-20 minutach, odkąd zacznę obrabianie, mam już plik, który nadaje się do wyrenderowania i kompresji, no i potem to już są praktycznie dwa kliknięcia i czekanie, aż on się wyrenderuje. Na sam koniec jest, no, tak około 5-10 minut, żeby to wrzucić na YouTube'a, opisać, zrobić jakąś miniaturkę, jeśli trzeba. I to by było na tyle, no, a oczywiście później zaczyna się to całe odpisywanie na Wasze komentarze, i tak dalej, prawda, bo to też ma znaczenie. Czasem jak jest filmik z jakiejś innej gry albo taki bardziej specjalniejszy filmik, to gdzieś go na jakiś serwis jeszcze podlinkuję, żeby do szerszej liczby osób trafił. Ale to zazwyczaj myślę, że się zamknie tak zrobienie 30-minutowego filmu z Battlefielda. To takiej mojej pracy tam jest wsadzone te 30 minut gry plus jakaś taka, no myślę, godzinka na obróbkę tego wszystkiego. Wrzucenie i tak dalej. Dobra. Czemu schowałeś się w krzaki? Chciałeś schować się przed ludźmi? Czy takie miejsce Ci najbardziej pasowało w okolicy? Pio Cruz. Się mnie zapytał. Chyba, że to jest Cruz, jak fundusz tych ubezpieczeń dla rolników i PO. A nie, zresztą nieważne, nie zajmujmy się polityką. Schowałem się w krzaki w parku, bo było to takie jakby miejsce, gdzie nikt mi nie będzie chodził przy mnie. Jakoś nie mam jeszcze... Dziwnie bym się czuł, jakbym obok ludzi łaził i gadał do kamery. Ciągle jest to dla mnie dziwne, że teraz nawet gadam do kamery, ale jakoś myślę, że się przyzwyczaję. W pewnym momencie może nawet będę łaził po głównej ulicy miasta i gadał sobie do kamery. A na razie tak nie jest. Na razie, widzicie, chowam się najpierw w krzakach, teraz na dachu. Może następnym razem w kanałach będę nagrywał. Zrobisz Let's Play z Dead Space 2. I tu 11 Call of Duty Modern Warfare do mnie napisał. Takie pytanie. Wydaje mi się, że nie zrobię. Chociaż nie wiem, zobaczę może na czym ta gra polega. Bo teraz chyba jest w promocji Dead Space 2 jakoś za, nie wiem, 25 zł, coś takiego. Dzisiaj widziałem na Originie. Chyba na Originie. Więc może bym zrobił, tylko z Let's Playami jest tak, że dziwnie mi się gada po prostu, jak nagrywam Let's Play. Jak w multiplayerze się więcej dzieje, w Let's Playach często są takie momenty, że po prostu no nie ma co powiedzieć, nie ma co, taka cisza się robi, to mi się strasznie nie podoba. Do tego, jak gra jest średnia, to w ogóle nie ma co robić w niej. Widziałem, pan Lesio 8 się pyta. Ciekawe, czy masz 8 lat, a może jak miałeś 8 lat, to zakładałeś sobie YouTube'a.
Widziałem, że miałeś karabin ASG w którymś z filmiku. Uprawiasz ten wspaniały sport, a karabin ASG dla tych, którzy nie wiedzą i w ogóle ASG to jest Airsoft Gun, czyli taki replika broni na kulki plastikowe, małe, nie paintball, nie ma farby, są tylko białe kulki, maluśkie kuleczki i tak bawię się w to ostatnio mało, bo jak mi nie było przez rok w moim rodzinnym mieście, to w ogóle zaprzestałem tego, a teraz nawet wczoraj do mnie znajomy pisał, czy mam zamiar gdzieś coś się postrzelać. Ja mu napisałem, że bardzo chętnie z nim wyskoczę, więc myślę, że w najbliższym czasie może nawet jakiś materiał się pojawi z ASG. Dobra, kolejne pytanie od Bart 6, chyba o 6. Nie, to by było trochę dziwnie tak siedzieć w parku i gadać samemu do siebie. Aha, to nie było pytanie. Dobra, to nie było pytanie. Mi też, Bart, jest dziwnie siedzieć w parku i gadać samemu do siebie, ale myślę, że da się przywyknąć, nie? W końcu, nie wiem, chyba lepiej jest, jak siedzę tak sobie w terenie, nie? Coś przynajmniej jest tu dookoła, znaczy tu się nie za dużo dzieje, ale tak wydaje mi się, że efekt jest trochę lepszy, chociaż razi mnie słońce strasznie, ale nic. Czy piłeś kiedyś Jabola lub inny tani winiacz? Powiem wam, że jak wszyscy pili Jabola, to ja nigdy się nie mogłem na takiego Jabola jakoś przemóc, bo mnie to tam o tej siarce ktoś mi tam opowiadał, że tam szczury po tym biegają, po tych zgnitych owocach. Znaczy ja wierzę w to, że oni to robili z takich najgorszych owoców, jakie mieli, z takich po prostu śmieci. I pewnie tak było. No, wino pewnie było dobre, ale jakoś go nigdy nie piłem. Chociaż raz, jak jechałem na Sylwestra, to piłem Super Cole. To jest leśny dzban, ten taki, co nie wiem, czy to dalej w Biedronce sprzedają. Chyba już nie. Leśny dzban taki w worku. I to się dolewało do Polo Cocty, nie do Coca-Coli, tylko do Polo Cocty. To była Super Cola, to się nazywało. Było bardzo dobre i dawało w czapę ostro. Kolejne pytanie. Czy mój nick jest wystarczająco łatwy? A jaki masz? Multigrajek.pl, super łatwy. Grałeś w Tactical Ops? To jest AOT, tak? AOT Tactical Ops. Chyba tak, no to tak, grałem z Jogurtem. Nick na Steam Originie. Czy przyjmujesz od widzów? Ale nie wiem, co przyjmuję od widzów, chyba zaproszenia. No to tak jak już mówiłem wcześniej. I nick na Steamie. Na Steamie nie wiem, jaki mam. Soshibo na Steamie mam w ogóle www.youtube.com/soshibo. O, taki mam nick. Śmieszny, nie? Ale mówię, łatwiej wejść do tej grupy i tam się zapisać. I tam mnie też znajdziecie, mój nick. Taki reklamowy trochę. Albo nawet bardzo nie trochę. I widzów oczywiście do tych grup, które tam wcześniej wspomniałem, przyjmuję. Mógłbyś robić poradnik dotyczący stawienia wideo z kamery przy gameplayu i to się mixer.pl 240. Czy ja mam w ogóle te liczby czytać? One mają jakieś większe znaczenie, bo tu następny jest 888 Wicki, 1994, 12, każdy ma chyba, powinienem wszystkie numerki wywalić, od razu by się to łatwiej czytało. No więc mixer.pl pyta mnie, czy mógłbym zrobić poradnik, jak wstawić film z kamerki do filmu. Nie wiem, czy jest potrzebny do tego poradnik. Ja wam to teraz w 10 sekund powiem. Bierzecie taki film, rzucacie do Corela jako drugą maskę i po prostu zmniejszacie go trochę, ustawiacie w rogu, o, tu w rogu ekranu i koniec. Gotowy, cały film macie gotowy, więc tu chyba żadnego problemu nie powinno być, nie? Dobra. No, trochę mi się mikrofon obsuwa. Ale jeśli wyrazicie taką chęć tam w komentarzach, coś mnie pomęczycie, to może zrobię. Na razie muszę ze streamowania zrobić poradnik i chyba go zrobię w weekend. Lubisz placki? Tak, lubię. Wicki się pyta, 888. Placki lubię bardzo, placki ziemniaczane. Takie placki jak są z jabłkiem placki, czy to są naleśniki? Nie, placki. No. To nie, na słodko średnio, ale placki ziemniaczane super lubię. Siema, są. Grasz, grałeś lub będziesz grać w grę MMO, coś typu LOL lub WoW. LOL to nie jest gra MMO, muszę was zmartwić. World of Warcraft jest dość średni. A jakby ktoś się bardziej zainteresował na moim kanałem, to ja mam taką serię, tam nie wiem, 13 odcinków chyba. Nazywa się Top MMORPG. Można to sobie wpisać w wyszukiwarce, na pewno wam znajdzie. Top MMORPG. I tam gram chyba w jakieś 10 tytułów po kolei, jadę po kilkanaście minut, po 20 czy coś takiego i wrażenia swoje uzewnętrzniam z tych gier. Myślę, że powiem wam, że te materiały naprawdę są dobre, nie, lepsze niż to, co teraz kręcę, tak mi się wydaje, kurde, jakoś tak. Kiedyś to wszystko kiedyś było lepsze. Dobra, aha, i to był użytkownik Taero1994.
Czy będziesz nagrywał częściej Bad Company 2 Plaza? To jest w ogóle wszystko można wrzucić do jednego worka, czy coś będę nagrywał. To jest tak, że ja nagrywam, jak mam ochotę grać, to nagrywam. Jakbyście zobaczyli na mój profil na Battlelogu, to ja mam połowę czasu tak jakby z mojej gry, którą mam na Battlelogu zapisaną z Battlefielda 3, to połowa tego to są moje filmy na YouTubie. No to tam jakoś wychodzi, ja mam nie wiem ile godzin. Mam chyba 30 godzin. 30 godzin mam na YouTubie, a 70 czy coś koło tego mam na Battlelogu. Czyli ja praktycznie wszystko, co gram, to staram się nagrywać i wam przekazywać, bo gram naprawdę mało, mówię wam. To jest, jak ja, to co wrzucam z Battlefielda, to jest wszystko, co ja gram. Nic więcej samemu nie gram po kryjomu. No, może czasem jak coś muszę sprawdzić w ustawieniach, coś tam grzebię, to ten. Ale tak to wszystko leci na kanał. Więc widzicie, ile ja gram i teraz jakbym chciał w różne gry grać, to no nie wiem, myślę, że... No, coś wymyślę. Trochę starałem się usprawnić to moje renderowanie, kompresowanie i tak dalej, żeby to szybciej szło. I wydaje mi się, że jak tutaj na tym polu trochę lepiej będzie, to po prostu jakoś będzie mi tak jakby lepiej przychodzić to, żeby nagrywać z większej ilości gier te materiały. Dobra. Czy uprawiasz jakiś sport? Co podoba ci się w życiu najbardziej? Zor2NX i X jeszcze na początku, taki nick. To tak, no więc sport... Kurde, będzie chyba wiało w mikrofon, muszę go zasłonić, żeby nie było słychać. Wspinam się, mam na swoim kanale, jak zajrzycie do playlist, to jest taka z kamerą, czy coś takiego, z kamerką, tak to się nazywa, jest taka playlista, 4 filmy tam są tylko. Muszę to jakoś rozwinąć, może ASG tam powrzucam i tak dalej. I tam właśnie jest kilka moich filmów ze wspinaczki, chyba nawet 3. Do tego ćwiczyłem do niedawna, rok temu przestałem capoeirę, jak się przeprowadziłem. Teraz wróciłem z powrotem do miasta, ale się nie mogę tak jakby, kurde wieje w ten mikrofon, nie mogę jakby przemóc się, żeby iść na treningi. Jednak ta wspinaczka, jak się chodzi na ściankę, to nie jest takie męczące bardzo. Człowiek myśli o tym, żeby wejść, to wchodzenie jest takie przyjemne. Jak się chodzi na treningi sztuk walki, to jednak trzeba cisnąć, cisnąć i cisnąć, a ten moment takiego, kurde, bo mi tu zwiewa kartki. O, i kamerkę też mi zaraz zwieje. Wszystko mi zwieje, ale mi się zimno zrobiło. No i ten moment na treningach sztuk walki, jakby taki najciekawszy, no to jest tak jakby ta walka, tylko że tego jest najmniej zazwyczaj, no i... No a ta cała reszta nie jest zbyt przyjemna i jakoś nie po prostu... Jak sobie pomyślę o tym, że idę i mam rozgrzewkę, a potem cisnę, cisnę i cisnę i się męczę, to coś nie bardzo, nie chce mi się. A co lubię w życiu najbardziej? Nie wiem. Kurde. Pograć nie lubię, nie lubię pograć. Lubię porywalizować w sportach, to jest fajne. W górach, jak jestem w górach, bardzo lubię być w górach. Chociaż mi się jechać nie chce, ale jak już jestem na miejscu, znaczy jak gdzieś dojdę, o, jak gdzieś dojdę, to jest fajnie. I taki fajny widok, coś takiego, tak jak tu prawie, tylko że lepszy. To mi się podoba, ale jak na przykład jadę w góry i mam zacząć wchodzić, tam gdzieś łazić po tych, to mi się już, kurde, nie chce. Znaczy od razu mi się odechciewa. Myślę sobie, po co wyjeżdżałem z miasta, mogłem siedzieć przed komputerem i grać sobie. A ja głupi. Ale jak już dojdę na miejsce, gdzieś jestem w schronisku czy coś takiego, to jest super. Zrobisz vloga z jogurtem? Powiem wam, że kurczę, wątpię. Chyba, że nie wiem, gdzieś do Warszawy pojadę, ale nie wiem, czy jogurt to się zgodzi na to. Bo to takie, wiecie, może się nie chce pokazywać w internetach, nie? Ale zobaczymy, może kiedyś się przytrafi. No tak jak mówię, ja mieszkam w Gliwicach, on w Warszawie, więc ciężko będzie się tak na szybkości spotkać, ale nie mówię nie. No i to by było chyba na tyle. Żegnam was z tego dachu. Zaraz postaram się nakręcić drugi film, bo jeszcze chciałem takie sprawy kanałowe omówić, ale to już w kolejnym materiale. Dobra, trzymajcie się, pa!